Piotrze, Pana Radnego. Dzień dobry, ja mam pytanie dotyczące ulicy Zamkowej w Falinkach Dużych. Był przetarg ogłoszony na wykonanie projektu kanalizacyjnego. Czy została też oferta wybrana? Pewnie tak. Nie, bo to jest zadania, które... Tam jest ogólnikowo takie, to, że kanalizacyjne, wodociągowe, falentynowe, falenty duże. To znaczy, ja nie wiem, czy już jest tutaj wybrany wykonawca i podpisana umowa, ale tak, z tego co pamiętam, to już jest w wybranych ofertach i tutaj jest to, jest... Z tego co pamiętam, powinna być już podpisana umowa, ale powiem szczerze, bo akurat no, to jest on, to jest w takim pakiecie szeregu. Właśnie duży pakiet jest tam tak, osoba zainteresowana, która służebność. W związku z tym ja tak nie kojarzę dokładnie, w którym w tym pakiecie to ta ulica Zamkowa była, ale jest to na pewno zrobione i to było. Między innymi ta ulica była przedmiotem tego całego zamówienia, no spieszyło nam się, żebyśmy... Bo ona była powiązana z wodociągami tam, ale tak nowych, dużych te uzupełnienia. Jakby, jeżeli Pan chce, to możemy jakby tutaj po spotkaniu zostać, ja zobaczę w tych dokumentach, które mam, w jakim to jest stanie. Co prawda nie mam tutaj, jaka oferta została dokładnie wybrana w tych dokumentach, które mam przed sobą. Ale myślę, że tutaj ta ulica Zamkowa jest w tym pakiecie, o którym czytałem już tych zawarte umowy. Akurat tutaj w zawartych umowach, powiem szczerze, jeszcze tego chyba nie będę teraz w momencie jeszcze rada oferty. Nie mam akurat, nie mam zawartych umów na dzień dzisiejszy. Mam. No, jeszcze nie mam, niby tutaj na stronie internetowej nie mam zawartych umowach. Mogę podejrzewać, że jeszcze do samego podpisania tych umów mogło nie dojść, ale oferta już jest tylko wybrana. Dobra, dziękuję. Proszę bardzo, są pytania od radnych? Nie ma pytań od radnych.